Dzień dobry wszystkim, witajcie. Słuchajcie, niedawno wypuściłem taki filmik, w którym próbowałem pokazać skuteczność takich ściereczek. To są ściereczki do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki skórzanej. Kupiłem takie ściereczki w jakimś sklepie spożywczym za kilkanaście złotych i próbowałem tymi ściereczkami wyczyścić sobie kierownicę. Jeżeli nie oglądaliście tego filmiku, zapraszam do jego obejrzenia, jakieś dwa filmiki temu. Natomiast po użyciu tego preparatu, poza bardzo ładnym zapachem, skuteczność działania tych ściereczek jest mniej więcej na poziomie namoczonej w wodzie mikrofibry. Więc ich zakup w moim mniemaniu jest kompletnym bezsensem. Niech to kosztuje trochę więcej, ale niech to działa. A w moim mniemaniu niestety to kompletnie nie działa. W każdym razie tego samego dnia wszedłem sobie na Allegro, wysegregowałem sobie sprzedawców i kupiłem, słuchajcie, profesjonalny środek do czyszczenia tapicerki. Ja swego czasu z RR Customs, bo o nich chciałbym powiedzieć, kupowałem preparat, mieli wtedy wszystkie preparaty w białych butelkach, w danej chwili mają wersję standardową chyba w białych, w czarnych butelkach wersję full wypas po pachy, z jakimś tam zapachem, ona jest trochę droższa, natomiast wtedy mieli dwie wersje, wersję taką słabszą preparatu do czyszczenia skór do użytkowania częstszego, czyli powiedzmy do takiej, no nie chcę powiedzieć codziennej pielęgnacji, ale do częstej pielęgnacji, utrzymywania powiedzmy tej tapicerki skórzanej w ładnym stanie i wersję strong, tam gdzie ta tapicerka rzeczywiście jest po prostu brudna i trzeba jakiś mocniejszy środek użyć. I słuchajcie, za ten preparat zapłaciłem 46,74, stoję tu właśnie z tyłu, tam mamy paczkomat, słuchajcie, za mną, bo zupełnie przez przypadek miałem pianowniczkę i zupełnie przez przypadek, słuchajcie, zabrałem ze sobą pędzelek i zupełnie przez przypadek zabrałem ze sobą taśmę, bo dzisiaj właśnie tu i teraz, bo ileż to jest, parę minut na czyszczenie takiej kierownicy, a mam akurat dosłownie godzinkę i stwierdziłem, że muszę wam to nagrać i pokazać. I słuchajcie, jeszcze dopłaciłem 14,50 za taką właśnie szczoteczkę typową do czyszczenia skór, bo niestety takiej szczoteczki nie mam. Miałem ze sobą taką oto szczotkę, ale ta szczotka przypomina bardziej szczotkę do butów. Natomiast powiem wam szczerze, nie, ta jest bardziej troszkę delikatna i ma bardziej gęste włoski, ta ma takie włoski. Jeśli miałbym porównywać, wygląda to tak, jest taka bardziej poręczna, wydaje mi się, że do kierownicy będzie petarda. W tamtym filmiku powiedziałem, że a na cholerę kupować litrowe pojemniki, skoro można kupić takie chusteczki. No tak, jeśli masz jeden samochód. Ale sobie przypomniałem w momencie zamawiania, że mamy przecież V-klasę Mercedesa, całego z kremową tapicerką, a tam mamy 7 foteli. To wszystko jest brudne, nigdy nie myte i nieczyszczone. Tak profesjonalnie bym powiedział, czyli też tylko mokra mikrofibra, wyciśnięta, przeleciane i po temacie. Natomiast no będzie gdzie sprawdzić i pewnie z czyszczenia V-klasy również wam nagram filmik. Będzie gdzie sprawdzić tego preparata w boju. O, zmienili te psikacze. Wcześniej mieli takie do kitu psikacze, bo się lało po rękach. No już dość dawno chyba zmienili, bo już któryś raz z rzędu tam coś się kupuje od nich i już są te atomizerki. One są kozackie, fajne i sprzedają to w ten sposób. A preparat się nazywa Leather Cleaner Strong. O, coś takiego. Taka czarna butelka. Ciekawe, jak to pachnie. No, powiem wam szczerze, że to, choć nie działa, to pachnie lepiej. Dobra, przelewamy to do pianowniczki i lecimy z koksem. Żebym się tylko, kurde, nie pozalewał. Naprawdę pachnie to tak se. Ale z drugiej strony powiem wam tak, z własnego doświadczenia wiem, że im gorzej coś pachnie, tym lepiej działa. Tak. Kurde, z tą pianowniczką powiem wam, że tego preparatu będzie szło mega mało. On będzie mega wydajny. Dwa psiknięcia i lepiej jest robić pianowniczką. Bez dwóch zdań. Przyznaję rację wszystkim tym, którzy mi w komentarzach 5 lat temu napisali: ty ośle jeden, weź sobie szczoteczkę do czyszczenia.
Mieliście, słuchajcie, rację, preparatu idzie dużo mniej, jest dużo bardziej wydajny i wydaje mi się, kurczę, że w tych wszystkich rowkach, zagłębieniach wyczyścicie po prostu lepiej. Może jeszcze tu przelecę troszkę. O tak. Dobra. I czyściutka mikrofibra. Zbieramy nadmiar. Dobra. No zobaczcie, na mikrofibrze nie mam żadnego brudu tutaj. Z kierownicy mam na myśli. Aż jestem ciekaw, powiem wam szczerze. Kuźwa, słuchajcie, no różnica jest jak skurczybyk. Otworzę może drzwi. Niech to się przedmucha. Zobaczcie. Tu jest mat. Połysk. Połysk. Mat. O, tak zrobię może. O, tu trochę wilgotnego jeszcze jest, ale to zaraz wyschnie. Lecimy niżej. Połysk, 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 buch, mat. Tu, linia odcięcia. Tu kleiłem taśmę, o tu. Widzicie? No. Rzecz jasna, gdyby ta kierownica była jeszcze bardziej brudna, bo pamiętajcie, no coś tam tymi ściereczkami pewnie wyczyściłem. Tam parę dni temu, tak? Ale kurde, o, teraz widzicie to? Tu, tu. Na gładkim chyba to jest łatwiej do zauważenia, nie? O, tu już jest mat, a tu jest połysk. I tu jest linia odcięcia. O, proszę bardzo. Dobra, no to co? Spróbujemy z podłokietnikiem. Odklejamy, co się będziemy pierniczyć, tak? Dobra. Słuchajcie, wiecie co? Ja tu jestem w szoku, powiem wam szczerze. Ja jestem w szoku. To jest czyste. To jest czyste, to jest czyste, to jest czyste. I to wcale nie jest mokre. Masakra, powiem wam. Kurde, łap tą ostrość. Zobaczcie. Kurde, żeby teraz się to doczyściło, muszę cały teraz podłokietnik przelecieć. Ale to jest czyste. To jest czyste. Nie wiem, jak wam to pokazać. Chyba tak najlepiej po prostu. Naprawdę jestem w szoku. I jeszcze wam pokażę przy gałce dźwigni zmiany biegu. Widzicie, co się dzieje? Takie coś. Ja na początku myślałem, że to jest po prostu już wyciera się ta ala eko skórka, czy cokolwiek to jest. Czasem to po prostu malują takie podgumowane coś. Mówię, już się zaczyna wycierać. Mając teraz RR Customs, ten, jak to się tam nazywa? Mój Boże. Leather Cleaner Strong. Ja też i to przelecę. Zobaczę, czy mi to zniknie. Także czyszczę teraz kierownicę, gałeczkę, no i oczywiście ten podłokietnik, żeby mi się tylko, kurde, to wyczyściło.
Zobaczcie, tak wygląda w całości wyczyszczona kierownica. Matowa. Wszędzie skórka jest jednorodna. Tu też lubię dotykać, tu na przykład, tu też było lekkie takie, tu na górze. Kurczę, rewelka, jestem naprawdę mega zadowolony. Naprawdę mega, patrzcie. Dobra, teraz lewarek. No ciekaw jestem, czy to, co mówiłem, czy to był brud, czy jednak złażąca już farba z gałki. A jednak to był brud i gałeczka jest jak nowa. Nie wiem, czy mają chłopaki ten preparat w mniejszej pojemności. Jeśli na przykład nie potrzebujecie tak dużo, to kupcie mniejszy po prostu, nie? Pojemnik. Po co wam litrówka? Szczerze, przy tej pianowniczce to jest petarda, bo to kurczę, naprawdę tam 2-3 przyciśnięcia i działasz bez problemu. Patrzcie. Jeszcze troszeczkę wilgoci jest, ale krzyża już nie ma. Rewelka. Słuchajcie, wyczyściłem już wszystko, co chciałem i można by ten film kończyć, ale jeszcze, patrzcie. Tu jest takie coś. Widzicie? Tu w tym miejscu. O, jak się tak jeździ non-stop i kierownicę tak sobie trzymacie, to u mnie w tym miejscu tu jest wyślizgane. No i co? Jak jest wyślizgane, to może spróbujemy to wyczyścić, co? Stoję na parkingu, ludzie na mnie patrzą jak na jakiegoś durnia, który gada do telefonu. A ja kleję tu 50, żeby wam pokazać zresztą sobie też, czy jest jakaś różnica, czy nie, czy to tylko do skór, czy na przykład takie o rzeczy też można jakoś tam troszkę tego. No i znowu jedna ręka i lecimy lewą ręką. Trochę mi tam wpada pod ten papier. Dobra, podmuchamy, żeby szybciej wyschło. I odklejamy. Buch. Fajna, idealna powierzchnia matowa. Lecisz nagle, o, połysk, a potem mat, 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 mat. I widzicie, dojechałem gdzieś dotąd, a tu dalej nadal jest mat. No, czyli na takich rzeczach też się fajnie sprawdza. No właściwie w tym momencie można by kończyć, ale przypomniałem sobie, że mam jeszcze jeden samochód i tam również mam kierownicę. I jak sobie spojrzałem na tą kierownicę, to już wam pokazuję, jaka ona jest. A kierownica ta jest w troszkę gorszym stanie niż kierownica w Skodzie, choćby z tego powodu, że jest ona starsza. Jest to Cascada z 2014 roku z przebiegiem 100, tam chyba 12 czy 13 tysięcy kilometrów. Skoda jest młodsza i przebieg ma mniejszy. Gorsza mam tu na myśli nie poobdzierana, nie powycierana, tylko po prostu mega mocno się błyszczy. I tu, gdzie się nie błyszczy, to zwykle tutaj, gdzie się tej kierownicy nie dotyka. Ale jak spojrzymy tu z prawej strony, czy tutaj z lewej strony, czy choćby po środku, tak pod kątem wam pokażę. O, z tym złapaniem ostrości, widzicie? Ona wygląda tak, jakby ona była pomalowana, a malowana nie jest. Spróbujemy ją też wyczyścić. Okleiłem ją w ten sposób. No i lecimy. Wycieramy resztki.
piany. Kurde, już Wam mogę powiedzieć, że na pewno będzie fajny efekt, bo widzę, że w miejscach, w których wycieram tą pianę, ta kierownica już jest matowa. Patrzcie. Dobra, ja tylko tak zobaczcie. Słuchajcie, powiem Wam, że masakra jest różnica. Widzicie to? Słuchajcie, jak dla mnie komentarz jest zbędny. Słuchajcie, patrzcie, jaka ta kierownica wyszła w Opelku. Matowa, cała, bez połysku. No tu nie widać, bo na zegarach łapie ostrość, ale o, tu na przykład. No bomba, powiem Wam. Jedyna kwestia jest jeszcze taka, wziąłem tą swoją mikrofibrę. Teraz kilkukrotnie ją przeprałem, no wymoczyłem w samej wodzie. Brudna jak cholera, słuchajcie. W związku z tym kilkukrotnie ją tam wymyłem, wyczyściłem i teraz pomyślałem sobie, że nie głupio byłoby w danej chwili i w Opelku, i w Superbie przelecę ją po prostu na mokro, o tak, jak teraz właśnie, żeby to się tam nic nie kleiło, nie lepiło i tak dalej. Sprawa jest prosta. Jeżeli chcecie mieć fajny efekt, musicie kupić środek profesjonalny. A czy to będzie taka firma, czy inna firma, możecie potestować na sobie albo na przykład wybrać coś, co ja kupiłem. Polski producent, chłopaki z Kielc. Naprawdę zarąbiste rzeczy robią i efekty są fajne. No, także no jak ich nie polecać? No jak? Na razie.